myślę sobie, matko boska, co za wieś. To jakby... To tak jak... Albo nie, nie będę tego mówił. Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, czy pamiętasz, ale kilka, może już nawet kilkanaście dni temu mówiłem ci o tym, czy trzeba być urodzonym programistą, czy trzeba się urodzić programistą i wiedzieć od samego początku, że tylko i wyłącznie to chce się robić. Jeśli nie pamiętasz, jeśli nie oglądałeś, czy nie oglądałaś tego odcinka, to wejdź tutaj, zaraz powinien się pojawić taki paseczek, który cię przeniesie, zobacz koniecznie. Natomiast, no właśnie, jakby wtedy doszliśmy do tego, że ze mną to było różnie. Że tak z jednej strony od zawsze chciałbym być programistą, a potem się nagle okazało, że tak nie do końca wiem, czy ja się do tego nadaję. I miałem pewne wątpliwości i się zastanawiałem, czy może nie lepiej było wybrać jakiś inny kierunek studiów. I pomyślałem sobie, że może ciekawi cię, czy programista w ogóle potrzebuje tych studiów. Bo moim celem też na tego vloga jest między innymi to, żeby w pewien sposób pomóc ci w zdobyciu nowej pracy. Pomóc ci w tym, żeby wejść do branży IT i zdobyć swoją pierwszą, drugą czy trzecią pracę jako programista. I jakby wydaje mi się, że nie tylko materiałami technicznymi możemy to osiągnąć, ale też tym, że porozmawiamy sobie od czasu do czasu na temat tego, jak wyglądają rekrutacje, jakie są wymagania na to, żeby zostać programistą, no i czego w ogóle wymaga pracodawca. I zapewne wiesz, że pewnie w 90%, może nawet większej ilości ofert jest niemalże na pierwszym miejscu na ofertach dla juniorów informacja, że szukają absolwentów albo studentów ostatnich lat kierunków informatycznych. To znaczy, że teoretycznie musisz być po studiach informatycznych. I czy to faktycznie jest takie ważne? I tak i nie. Bo fakt faktem jest bardzo mało firm, które faktycznie będą wymagały od ciebie jakiegoś tam papierka ukończenia uczelni. Są, zdarzają się takie firmy. Pracowałem w takiej firmie, gdzie faktycznie bez tytułu inżyniera na kierunkach informatyka, jakieś programowanie, inżynieria oprogramowania i tak dalej. Bez tego w ogóle nie było szans, żeby się do takiej firmy dostać. Natomiast zdecydowana większość tak naprawdę pisze o tym, ale absolutnie tego nie wymaga. Natomiast czy warto w ogóle pójść na studia informatyczne? Czy warto tracić te 5 lat na naukę na uczelni? No ja uważam, że tak. Ja uważam, że tak, bo po pierwsze, jeżeli masz możliwość, oczywiście to wszystko zależy od tego, jakie masz możliwości i czy musisz iść do pracy, czy nie musisz iść do pracy, czy możesz sobie pozwolić jeszcze na to, żeby w spokoju się pouczyć, to ja bym faktycznie wybrał te studia. Po pierwsze dlatego, że ja bardzo dobrze wspominam swoje studia. Ja się tam świetnie bawiłem. Niewiele się nauczyłem, niestety, ale się świetnie bawiłem. I to jest jeszcze taki ostatni czas przed pójściem do pracy, kiedy można się naimprezować, pożyć sobie trochę jeszcze beztrosko i dopiero potem zacząć myśleć o utrzymaniu, o robieniu kariery i o tej całej otoczce związanej z pracą. No ale jak już tam jesteśmy, no to też fajnie byłoby wyciągnąć trochę cennych informacji. Tylko, że czasami też nie do końca wiadomo, które te informacje są cenne, a które są takimi lekkimi zapychaczami. No bo umówmy się, jeżeli będę pracować jako programista webowy, no to wiele zagadnień z tego typu, jak stworzyć
sieć na Linuxie, czy jak zabezpieczyć taką sieć, czy nauka MATLABA, to są rzeczy, których potem nie będzie się wykorzystywać. I ja myślę, że 80% rzeczy, które miałem na studiach, to zdecydowanie nie są to rzeczy, które potem przydają się w pracy. Natomiast ja mam do studiów podejście takie jak do liceum ogólnokształcącego. Liceum ogólnokształcące w pewnych przypadkach moim zdaniem jest gorsze niż technikum, bo jeżeli chciałbyś czy chciałabyś zakończyć swoją edukację właśnie na szkole średniej, no to kończenie na liceum ogólnokształcącym jest bardzo złym pomysłem ze względu na to, że absolutnie nic nie potrafisz po takim liceum. Zdecydowanie w takiej sytuacji lepiej pójść do technikum i czy do szkoły zawodowej i po takim technikum czy szkole zawodowej mieć już konkretny zawód i można pójść do pracy i coś już potrafić. I podobnie jest niestety ze studiami. Studia nie dają ci tak naprawdę informacji takich, których będziesz potrzebować potem konkretnie w pracy. To nie jest przygotowanie do pracy, tylko to jest przygotowanie do bycia w przyszłości programistą. To jest taki okres, w którym uczysz się wielu różnych pierdół, które potem okazuje się, że mogą ci się przydać. Na przykład ja po wielu latach doceniłem przedmioty takie jak algorytmy i struktury danych, logika, zagadnienia związane z właśnie algorytmami, z hurtowniami danych, z projektowaniem systemów. Te przedmioty, i ich faktycznie miałem dosyć sporo, one nagle po latach zaczynają się przydawać. I mam obawę taką, że osoby, które uczą się na własną rękę programowania, nigdy nie nabędą tej wiedzy, bo często jest tak, że zaczynamy się uczyć, chcemy zostać programistą i wszyscy zaczynają się po prostu uczyć programowania. Uczą się danego języka, danego frameworka, zaczynają tworzyć strony internetowe, aplikacje desktopowe, aplikacje mobilne, ale nie zawsze do końca wiedzą, co tam pod spodem siedzi. I nie mówię, że to jest wiedza jakaś bardzo, bardzo często przydatna, ale jednak czasami te zagadnienia się przydają. Tym bardziej, jeżeli idziesz potem do zespołu. Spotykasz się z tymi programistami, którzy już też od jakiegoś czasu programują i nawet zapominając o tych algorytmach, o tych strukturach danych, ale zderzasz się nagle z projektowaniem aplikacji, nagle widzisz projekty UML-owe, nagle widzisz jakieś rysunki, z którymi do tej pory, kiedy się uczyłeś czy uczyłaś, nie miałaś styczności. I ludzie po studiach doskonale wiedzą, z czym to się je, doskonale wiedzą, czym jest UML, czym jest diagram klas, czym są use case'y, czym są aktorzy w systemie i wiele innych rzeczy, które tak naprawdę z samym stricte kodowaniem nie mają aż tak bardzo dużo wspólnego. Dlatego jeżeli masz taką możliwość, to pójdź na studia. Bo tak jak mówię, zresztą już chyba wspominałem, ja ze studiów pamiętam pewnie tylko część. Częściowo dlatego, że nie słuchałem, a częściowo dlatego, że dobrze się bawiłem, tak jak mówię. Ale studia tak czy inaczej są wartościowe. Natomiast jeżeli nie masz takiej możliwości, jeżeli już jesteś w okresie, w którym nie chcesz wracać na studia, chcesz się po prostu w domu nauczyć programowania, to nie zapominaj o tej otoczce. Nie zapominaj o tym, że programowanie nie kończy się na kodowaniu. Programowanie nie kończy się na MVC, na CQRS, na tych takich najbardziej trendy rzeczach, tylko to jest bardzo dużo elementów, które dopiero później składają się w większą całość.
Także ucz się jak najwięcej i kiedy tylko masz czas, kiedy tylko masz zastój w programowaniu, to spróbuj przyswoić sobie jakąś wiedzę na temat tego, czym jest diagram klas, czym jest diagram sekwencji. Spróbuj napisać część dokumentacji do swojego projektu. Może to będzie ciekawe doświadczenie. Może to będzie coś, co popchnie cię dalej w tym projekcie, bo nagle na kartce papieru zobaczysz coś, czego wcześniej nie widziałeś, czy nie widziałaś, i pozwoli ci nabyć dodatkowych umiejętności. Także też daj mi znać w ogóle, na jakim etapie jesteś. Czy jesteś na studiach, czy jesteś po studiach, po jakich studiach, a może już od jakiegoś czasu pracujesz i też podzielasz moje zdanie, że jednak te studia, pomimo tego, że gdzieś tam wydawało się, że to jest tylko papierek. Swoją drogą to też było ciekawe, jak zrobiłem inżynierkę i też się zastanawiałem, co dalej, bo jakoś nie czułem się specjalnie lepszy, bo tak miałem już to wykształcenie wyższe po inżynierce i widziałem, że niektórzy moi koledzy nagle w mailach zaczęli się podpisywać nie Jan Nowak, tylko inżynier Jan Nowak. Ja myślę sobie, Matko Boska, co za wieś. To jakby, to tak jak, albo nie, nie będę tego mówił. No, więc daj mi znać, czy uważasz, że studia dużo ci dały, czy pomogły ci w twojej karierze, a jeżeli nie kończyłeś studiów informatycznych, a jesteś programistą, to też powiedz mi, czy uczyłeś, czy uczyłaś się czegoś poza tym programowaniem, czy coś ci pomogło? Może są jakieś elementy, o których też nie wspomniałem. I tak na koniec jeszcze powiem, bo dzisiaj miałem trochę inny odcinek nagrać. Oczywiście nie nagrałem innego odcinka ze względu na godzinę, w której nagrywam, a będzie przy nim trochę więcej montażu, bo chciałem ci pokazać mój setup programistyczno-kursowy, to znaczy na czym nagrywam, jak wygląda moje biurko w tej chwili i z jakich sprzętów korzystam, i jak to się zmieniało w ogóle przez lata, to znaczy w jakich firmach, jaki miałem sprzęt i co o nim myślałem. Także jeżeli ten temat cię interesuje, to też daj mi znać w komentarzu, żebym wiedział, czy faktycznie nagrywać ten odcinek, czy może odpuścić sobie na razie. I cóż, no widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Jezu, ale bym zapomniał. W ogóle na samym końcu jeszcze miałem ci powiedzieć, bo jest dzisiaj, teraz, jak to widzisz, najprawdopodobniej czwartek rano, albo w ogóle czwartek, i właśnie dzisiaj wypuściłem bardzo ciekawą rzecz. 30 elementów, żeby poprawić projekt twojego API. Zebrałem w checklistę takich 30 elementów, o których nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy pamiętają, a mogą być super ważne dla Twojego web API. Dlatego wejdź na stronę, którą podlinkuję w opisie tego filmu i koniecznie pobierz sobie tą checklistę. Dodatkowo, oprócz 30 punktów, które będą na tej checkliście, przez najbliższe 2 tygodnie będę Ci wysyłać maile z opisem tych elementów. Dowiesz się dokładnie, dlaczego one są ważne i właściwie jak je zaimplementować w swoim API. Także leć na tą stronę, szybko się rejestruj i czekaj na maile ode mnie. No i teraz już do zobaczenia. Cześć.